Idziemy na śniadanie. Śniadanie o 12:00, znowu dzisiaj późno wstaliśmy. Ale porcyjkę dzisiaj dostałem na śniadanie. Piękne talii. Mari ma sos z pieczarkami. Chłopaki tu jakieś zbrojenia robią. Pewnie szykuje się jakaś gruba budowa. Nie robi się tego ciężkim sprzętem. Wygina wszystko ręcznie. Zobaczcie, jakie rybki małe tutaj sprzedają. Łapią wszystko, co się da i sprzedają. To landertapuj! O! Krabiki małe. Halo! Krabs! Krabiki już nie żyją. O, ta ma trochę lepszy sprzęcik. I lepsze ryby. Z tuna? Jakie fileciki sobie zamówił dziadek? How are you, sir? I'm good, you? Jest targ rybny. A tutaj zielniak. Padłem tutaj do lokalnej restauracyjki. Jeść nie będę, bo już jestem najedzony, ale zobaczę, jak gotują. O, thank you. Dostałem coś do jedzenia. Dostałem od nich budzi z fasolą. W sumie nie wiem, co to jest, ale... Pierwszy raz jem fasolę z jakimś sosem curry. Dobra robota, chłopaki. Teraz wam pokażę, jak oni to gotują. To jest ich kuchnia. Wszędzie cebulę dają. Ile wejdzie? Aj, na takiej małej kuchence tutaj sobie śmiga. Pięknie. Aha, to jest chyba te badzi, ja? No właśnie, to jest ich sos. Thank you. Uciekam. Musimy dokupić trochę benzyny. W butelce mają benzynę. How much? 110. Mari, dasz 110? Paliwo na stacji kosztuje 100, tutaj chcieli 110 za litr. 10% zarabiają. Krzyczą, krzyczą, mówimy, o co chodzi, a nam tu lejek jeszcze niesie. O, proszę. Wystał wszystko. Thank you very much. O-o! Zapomnieliśmy ale by było. Zamknąć. Ale była wyjazd. Dobra, jest. Ruszamy dalej. Jedziemy. Idą na spacer. Patrzcie, jakie świnie z Afryki. Jak uciekają. Uciekły, no nie dały sobie porobić zdjęć. O, tam jest jedna. Dobrego speeda dostała. Dojechaliśmy nad jakąś plażę, ale tutaj pustki. Nic nie ma, zresztą czerwona flaga wywieszona, że się nie można kąpać. Ratownik jest i to tyle. Marika nie zjadła całego śniadania, zabrała ze sobą. Pokaż, jak ci tam to zapakowali. Otwórz. Dorwał nas deszcz po drodze i popsuł nam trochę plamy. Musieliśmy wrócić do hotelu. Idziemy trochę odpoczniemy, może wieczorem przestanie padać, to wyjdziemy na jakiegoś drineczka. Końcu weeka, piąteczek. No właśnie, piątunio dzisiaj. Jest to wolne, jest. Plaże na południu Goa są o wiele spokojniejsze niż te na północy, dlatego też tutaj przyjechaliśmy. Na tych plażach na północy podobno nie ma gdzie nawet swojego parawanika wcisnąć. To jest moje miejsce przy plaży. Czas spróbować lokalny rum. Whisky już była. Pyta się, czy małą butelkę, czy dużą. Bierzemy dużą. Ciekawe, co on ma w tej reklamówce. Co tam masz w tej reklamówce? No, pokaż. Lokalny miejscowy rum. Nie próbowaliśmy. W końcu piątunio, trzeba to uczcić. Tak, tak. Nie jest tak łatwo otworzyć ten rum. Muszę użyć sprzętu. O, teraz jest.
Wiecie, o co chodzi? Nakrętka się przekręciła i nie można było otworzyć. Coś nowego. Po drodze strzelimy po jednym szybkim, żeby było taniej. Mari, ty drinka? Z kolą? No, poproszę. To ja czysto. Ale akcja. Co drąbisz? Rollback. Yeah. Dobra. Twoje zdrowie, Mari. Ja pod wodę. Zdrówko. Dla naszych followers. Dobra, idziemy dalej. Podnieśmy do nowej restauracji, tutaj jest nasz sprzęt. Mari już wybiera coś. To będzie dzisiaj, danie na dziś. Tu jest fish napisane, curry. Żeby nie opuszczać goła bez spróbowania tego. Więc próbujemy dzisiaj lokalne, bardzo lokalne potrawy. Jak widzicie, nikt nie ma problemu z tym, żebym sobie postawił tutaj swój room. Nalał kieliszeczka. O, taki lepszy kieliszek. Halo! Przyszedł do nas, nawet nam nic nie powiedział o butelce, więc zostawiamy ją tutaj na środku i będziemy pić. Więc Indie są na tak z piciem alkoholu w restauracjach. Prądu zabrakło. O, pojawił się znowu. Pan zapytał, czy potrzebuje szklankę do tego, więc powiedziałam mu, że jasne, jeśli masz, to przynieś. Zobaczymy, co nam przyniesie. Chyba coś z tego będzie. Ooo, yeah, thank you. Mamy i szkło, to znaczy, że możemy pić tutaj swój alkohol. Brawo. Powiem wam, że ze szkła na pewno będzie lepiej się piło niż cieknącego już kubka. Wasze zdrowie. Marcin poszedł do toalety, więc sama wypiję za wasze zdrowie. O, i przyszło teraz moje. Moje curry. Thank you very much. Thank you. Mari ma tutaj rybeczkę, krewetki w curry, sałatka i jeszcze placunek. Czuję się jak na weselu. Kieliszek. Tego zagryzka. A to tylko randka. Złapaliśmy gościa na skuterze, który nas podwiezie na plażę. Siadaj, Mari, okay. i rób miejsce. Okej. Okay. Za darmo podwózka. Zalałem koszulę dzisiaj na randce. Idę zrobić pranie. Koszula do biodra. Do tego proszek z serii. A i tam więcej to... Ciepła woda. Ła, mamy małpę na balkonie. Ja cię. O kurde. Dzisiaj wybieramy się na wodospad. Jesteśmy już po śniadaniu. Jedziemy skuterem. No i wpadliśmy na lokalny market. Widoki tak to na markecie. Dzisiaj będzie trochę trzęsło, bo nie mam gimbala. Mari już w sklepie. Wyczaiła mi sztuczkę, gdzie sami szyją. I już sukienka ma kołnierz. Jest i dział mięsny tutaj.
kurczaka kroić. Świeższych kurczaków nie dostaniecie, od razu zabijane i do wora. Jak wchodzicie do mięsnego sklepu tutaj w Indiach, pamiętajcie, żeby się nie nadziać. Co on tu ma? O, widzicie, gotowe pióra. O, skubane kurczaki. Kurczak mu uciekł ze sklepu. Wracaj, wracaj, chłopie. No wraca, wie gdzie jego miejsce. A tu kolejny rzeźnik. Ten ma kury z wolnego chowu, tamte były klatkowe. Chłopaki też tutaj pracują. Co tutaj sprzedajecie? Elektronika też jest na markecie. Ale tutaj koloru. Warzywniaki same. Wszystko tutaj mają. Wszystko co potrzebne do hinduskiej kuchni. Przyprawy też świetnie wyglądają. Cynamon. To to nie wiem co jest. Ale zobaczcie ile chili. Chłopaki tutaj mają przerwę teraz. Zajadają cię. Co ty tam masz? Pokaż co tam masz. A tutaj? Chicken masala. Lubię. Biryani? No. Rice. Chicken masala. Curry sauce. Ja. Ten to już zjadł i odpoczywa pewnie tutaj. Dużo młodych ludzi tutaj pracuje. A tutaj co? Czysta woda, pitna? Ten nie woła, żeby mu zdjęcie zrobić, to zaraz stricte. Kierownik tego zieleniaka chce sobie zrobić ze mną zdjęcie. I już. Tutaj jest market, wszystko ładnie wygląda. Market, market, kolego. A śmieci lądują tutaj, zaraz z tyłu. O, i tutaj te kurczaki, co tam były skrobane niedawno. Kruki też mają co jeść. A myję beczkę po wyrzuceniu śmieci, po kurczakach. Zobaczcie tego, ile ma kurczaków. Łapię teraz. I na wagę. Kilo 70. Ubił kurę, teraz czeka aż krew zleci. Pewnie nie mogę pokazać niżej, bo jak będzie krew, to mi YouTube nie puści filmu. Ptaszek czeka teraz na oskubanie. Tu kolejny. Tutaj jaka hala. To też wygląda na mięsny. To co to za szprotki sprzedaje? Wszystko na wagę. Zobaczcie te jakie mają fryzurki. Ten uczesany do tyłu, na Hiszpana. Tato fryzula z lat 80.
No chyba i Morawiecki też tutaj dotarł, bo dziewczyny chrust zbierają. Jesteśmy w tym samym miejscu co wczoraj i znowu nas deszcz złapał. Chociaż z tej strony tego nie widać, ale pada. Schowaliśmy się pod taką wiatą. Przeczekamy chwilę. Ale się statko zebrało. Zmokliśmy już dwa razy. Teraz jeszcze szukamy drogi. Kolejne chmury nadchodzą. Źle pojechaliśmy. Zobaczymy, czy dzisiaj do niego dojedziemy. Byczku. Koniec jazdy skuterem, teraz musimy iść na pieszo. Ile, Marii, na pieszo? 5 km. Nie taka prosta ta wspinaczka tutaj. Lokalny nas zawołał, powiedział nam, że idziemy złą drogą. Teraz musimy zejść w dół i skręcić w inną stronę. Zaraz deszcz nas złapie do tego. Uważaj! Jest pięknie, ale trasa bardzo wymagająca. Ups. Poznaliśmy miejscowego youtubera, który ma ponad 250 tysięcy subów. A ciepiwa strzelna. Let's go, my friend! Zabiera nas na super wodospad. Ale klimacik. Ale mamy trasę. Przeszliśmy już raz rzekę. Już się śmieją, bo zaraz znowu będziemy przechodzić. Po raz trzeci przekraczamy rzekę. Woda po kolana. No i piąty raz przekraczamy rzekę. Dawaj, Marii, jesteś dzielna. To nie koniec!
Dotarliśmy. Idziemy jeszcze pod niego teraz. Nie zawsze było łatwo. Nie było łatwo. Mari, co się stało? Przewróciłam się. Przewróciła się Mari w rzece. Ale jest okej. Okay. Łydkę też podrapałaś. Tak blisko będzie włosy widać. W ciężkim dniu należy też się chwila relaksu. Dziękuję, kolego. Mari od razu rozlewa. Zbyt ciężki dzień to był. Mari dzisiaj wybrała sobie krewetki, a ja kurczaka w sosie maślanym. Oczywiście curry, do tego placek naan. Zajadamy się. Polej Mali. Mari. Ja mam, no, poczekaj. Ja mam. Sypnij coś tam do obiadu. Żebym ja lała facetowi, no. A już nie narzekaj. Ja bym pomyślał.